Dzień dobry! Ty, dzisiaj komentujemy wasz nieulubiony paradokument. Nie daj się, ludzie niech swoje myślą. A dzisiaj znowu takie kurde wole, szkoła i głupie dzieciaki. Zakład, która pierwszego wyrwie? Stoi, wchodzę w to. Będzie o kim myśleć na matmie. A no i seksik. No i ciąża też będzie. Olga miała rację. Jestem w ciąży. Ja mam 17 lat. Żałuję, że wymyśliłam w ogóle ten zakład. Odcinek pełen wrażeń i cringe'u. Jak zawsze. Nie mam wam nic zupełnie do powiedzenia oprócz przepraszam. Zapraszam na odcinek. Ciumkaj loczki. W jednym z warszawskich liceów uczy się 17-letnia Sylwia Starska, bardzo popularna wśród swoich rówieśników. Nastolatka jest obiektem westchnień koleżanek i kolegów, każdy chciałby się z nią przyjaźnić. Ja będę dzisiaj bardzo dużo wzdychał. Oglądając przygodę tej dziewczyny, no, pozostaje tylko jej się robić coś na zasadzie... No cześć. Nowa bluzka? No, są super wyprzedaże w sklepach. A to muszę wpaść. No przydałoby ci się kilka nowych ubrań. Asia zresztą też. Ej, nie masz psychy, napluję jeszcze w twarz. Dziewczyny, nie uwierzycie, jakie ciacho zaczęło u nas praktyki. No jakie? Już wam pokazuję. Proszę, proszę, żeby to były te takie duże ciastka XL z kawałkami czekolady. Ta ciastka robi ta firma, co mleko bierze od fioletowych krów. One są takie dobre. O, to jest on. No, no, klękajcie na ronie. Będzie mój. Myślisz, że tak łatwo wyrwać praktykanta? Co to dla was? Już go zaprosiłam do znajomych na fejsie. Wow! Nie, czekaj. Czemu go dodałaś do znajomych? Skoro nie jesteście znajomymi! Co? W takim razie dobrze. Zakład, która pierwszego wyrwie? Stoi. Wchodzę w to. Będzie o kim myśleć na matmie. Tego się nie da oglądać. To jest sam początek. A mnie już wszystko wkurwa. Usuń aplikację YouTube'a z telefonu. I oglądaj dobre seriale. Na przykład The Boys, Euphoria, Doom Patrol, Preacher, It's Buno, American Gods, Dark, Better Call Saul, How to Sell Drugs Online, BoJack Horseman, Blue Twoją Matkę. Czemu ktokolwiek ogląda moje filmy? Czemu? Cześć Sylwia, ładna bluzka. Nie rozumiem. Randomowa dziewczyna mówi tobie, że masz ładną koszulkę, ty zołzo głupia. A ty ją w taki bitchy way ignorujesz, ale dlaczego? To miłe! Ty jesteś taką dziewczynką, co lubi, jak się jej miło mówi, więc chyba powinno ci być fajnie. Ale ona jest kiepska. A ta co? Dalej próbuje wkręcić się do naszej paczki? Weź, przez co ona wygląda. Nienawidzę ich jakby co. Przez dziewczyny idzie. Podoba mi się to, co widzę. Jest boski. Patrz dziewczyny, jakie mięśnie. Pewnie dużo ćwiczy. Prawdziwy facet. Widziała, jak się na ciebie spojrzał. No nie wierzę. To się nazywa chemia. Sremia. Godzinę temu dodał mnie do znajomych na fejsie. No to jest jeden. Zakład trwa. Wszystkie chwyty dozwolone. Okej, dobra. Ile jeszcze do końca tego koszmaru? Wiadomo, że Sylwia to najładniejsza laska w szkole. Nie zamierzam jednak odpuszczać w walce o wygraną w zakładzie. Praktykant będzie mój. Ej, cyjanek na przykład nie jest drogi. A jaki skuteczny? Hej, dzieje się tutaj coś jeszcze? Ulala, zapraszamy. No, przyszłaś na sam koniec imprezy. No pewnie. Lubię, jak wszyscy mają fajną fazę. No i jeszcze konkretna. Co pijesz? To co mi dasz. To już ile nalewać? Nalej wymiociny do kubka. To pójdziemy w bardziej ustronne miejsce. Dopiero przyszłą chcę się bawić. Z nami się będziesz bardzo dobrze bawiła. Na pewno. I już mamy kolana. Dziękuję bardzo. Ej, wyluzuj, facet. Jestem wyluzowany. A ja zażenowany, skoro już mówimy o swoich uczuciach. A jak tam wy, moi drodzy? Jak się wy dzisiaj czujecie? Jakie są dzisiejsze emocje, które mogłybyś opisać swój dzień? Napisz w komentarzu. Ciągaj loczki, najbardziej interaktywna seria na YouTubie. Panowie, możecie zostawić moją koleżankę? Twoją? A to zatkało? Pewnie. Dobra, Robert, chodź. Laska, idziesz z nami? Dobrze będzie. Ty, ale do kogo ty krzyczysz? Ty już sobie dawno poszedłeś! Po godzinie rozmowy z Jackiem, Sylwia jest już prawie pewna, że chłopak uległ jej urokowi. Słuchaj, kreacja dla mnie bomba. Dla mnie dziura po bombie. Wiesz co, mam wrażenie, że już gdzieś cię widziałem. Na pewno bym cię zapamiętała, niemożliwe. W sumie racja, też bym zapamiętał. A tak w ogóle Sylwia jest. Jacek?
Miło mi. Mnie również. Czekaj. Narrator przed chwilą powiedział, że gadacie tu od godziny, nie? I się nawet k***a nie przedstawiliście? Czy ja znowu wpadnę w kłopoty, że się śmieję z niepełnosprawnych? Myślałem, że to już koniec imprezy, a tu nagle przychodzi taka laska i sama mnie ciągnie do pokoju. To był dobry dzień. Dobry dzień, mission complete. Plan Sylwii się powiódł. Młody praktykant, zauroczony jej osobą, zaprosił ją do siebie, gdzie para spędziła namiętną noc. Nastolatka budzi się obok Jacka, nie mogąc się doczekać, kiedy o swoim podboju poinformuje koleżanki. No i ręka do amputacji. W sensie, ile ona mogła spać na tej ręce? 6 godzin? Czy taką całą noc to na pewno krew nie dopływała? Weź robaku! Weź stąd jakieś! Nie chcę sobie psiknąć w ekran z tym, dlatego podkładam głos, że niby psikam. Oglądajcie ten fragment sobie sami. Ja nie potrzebuję tego oglądać. Więc się zostawię. Idę sobie masaż stóp zrobić. To oczywiście bardzo prawdopodobne, że koleś się zupełnie nie obudził, bo tak działa sen, co nie? Po długiej i nieprzespanej nocy Sylwia odpoczywa w swoim pokoju. Dziewczyna przygląda się zdjęciu, które zrobiła nad ranem sobie i Jackowi. Do dupy foto. Jakość 144p, słabe światło, bez filtru i okropna perspektywa. Następnym razem weź może lustrzankę i softboxy. Ty jesteś normalna? O co ci chodzi? O co mi chodzi? Połowa szkoły wysyła sobie twoje półnagie zdjęcie z praktykantem. No to czas zakładać Instagrama Linki Master. Przystawiał się do mnie i tak jakoś wyszło. Jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Mówię jak było. Tak? Jestem pewna, że to ty wymyśliłaś ten durny zakład. Jaki? Która pierwsza z waszej ekipy prześpi się z nowym praktykantem. Wiesz co, weź idź już stąd i nie męcz mnie już, co? Wyjdź z tego pokoju, tu jest za dużo IQ. Starsza 140, a młodsza 10. To jest aż 150. Gdyby mama żyła, to nie byłaby z ciebie dumna. Nie waż się jej wspominać. Bo co? Bo nagle głupio ci się zrobiło, tak? Wydocha z mojego pokoju! A pójdę! Wielkie rzeczy. Wszyscy gadają o mnie i Jacku. Właśnie tak miało być. I wszyscy wiedzą, że nikt mi się nie oprze. Ale z całej tej sytuacji wkurzyło mnie to, że Olga wspomniała o naszej mamie. Gdyby dziadek żył i widział ciebie, to by za Polskę nie walczył. Nie mogę uwierzyć, że Sylwia przespała się z tym Jackiem. I to dlaczego? Dla głupiego zakładu, który wymyśliła z kumpelami. Normalka! 2019, mordo! Z samego rana Sylwia i Jacek zostali wezwani na rozmowę do dyrektora. Co, zadowolona z ciebie jesteś? Spieprzyłaś mi życie. Weź się odwal. Co ci przyszło do głowy? Dostałeś co chciałeś, to teraz spadaj. Zapłacisz mi za to, zobaczysz. Zastanów się na swoim dziwuku. Ale wkurzony. Świr. I co teraz? Wyrzucili go? No, plus adnotacja w papierach za romans z nieletnią uczennicą. Najgorzej. 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 Warto było. I tak ci zazdroszczę. Ja też. Ej, ja też zazdroszczę. Wstydu w szkole, w tej prawdziwej szkole jakby co. Ale 250 w kieszeni. Nie wierzę w to, co zrobiła mi Sylwia. Czułem, że skądś ją znam, a mimo to dałem jej się uwieść. I teraz mam przez to same problemy. Nienawidzę tej dziewczyny. Bardzo dobrze, bro! O dziecko, masz dopiero 17 lat. Jak w ogóle mogłaś dopuścić do takiej sytuacji? Przecież ja nic złego nie zrobiłem. Ty głupi dziadzie! Ty niemądry! Symetryczny 40-latku! Robaku! Ty nie rozumiesz! Prestiż! Prestiż! Nie wspominając już o tym, że... No, o czym? O tym, że przespałaś się z tym chłopakiem. No i co? Nuda. Zastanów się, czy może nie za późno na aborcję. 2 miesiące później na WF-ie Sylwię rozbolał brzuszek, więc wróciła do domu. A kolejnego dnia, kiedy była z siorką na spacerku, to znów ją rozbolał brzuszek. Więc ta starsza siostra dała jej teścik ciążowy. Hej, przecież możesz mi zaufać. Miałaś rację. Ale z czym? Jestem w ciąży, no! Zakładzik! Olga miała rację. Jestem w ciąży. Ja mam 17 lat. Żałuję, że wymyśliłam w ogóle ten zakład. Kurde.
Najgorzej. Najgorzej. Informacja o ciąży mocno wstrząsnęła Sylwią. Dziewczyna popadła w marazm. Jednocześnie zaczynają do uczennicy docierać konsekwencje jej bezmyślnego zachowania. Co tam, Sylwia? Pomyliłaś szpital ze szkołą? Jezu Chryste. Piotrek. Weź skrzypce. Bo musimy tutaj smutny, cichy hymn zagrać dla tego młodego człowieka, który właśnie zalał cringe'em mój monitor. Kudłaty, co ty żeś o***ywał? Hej kochana, a co to mamy dzisiaj, bal przebierańców? Sylwia, co się dzieje? Wiecie co? Jak to rośniecie, to się odezwijcie. Na razie. Boże, co się dzieje? Nie poznaję Sylwii. Ja ciebie też? Ty w ogóle jesz na casting, żeby zagrać nowych 101 dalmatyńczyków? 5 minut później. Sylwia późno w nocy wraca do domu. Co jest? To kompletnie z dupy nagle jest scena, że ktoś zabija tą laskę. Co za świat. Wracam wieczorem z pracy do domu, a tu nagle widzę, jak jakiś facet w kasku atakuje młodą dziewczynę. Dobrze, że akurat tędy przechodziłem, bo inaczej nie wiem, jakby to się skończyło. Co to za świat, co nie, Grzesiek? 4 dni później wróciła ze szpitala do domu. Jednak w szpitalu ojczulek dowiedział się o ciąży. Tatuś trochę się wkurzył, ale powiedział, że na lajciku pomoże wychować dzidziusia. W trakcie rozmowy z tatusiem zadzwonił też praktykant, że chce się spotkać. Cześć. Przyszła w czepku, żeby nie zostawić swojego DNA na dywanie. Słyszałem, że wylądowałaś w szpitalu. A kto ci powiedział? Słuchaj, Sylwia... moja dziewczyna, ona jest chorobliwie zazdrosna. Jak wyrzucili mnie z praktyk, to zaczęła planować zemstę na tobie. Bardzo cię przepraszam, ja wiem, że to się mogło skończyć dużo gorzej. Ale czekaj. Czy to twoja dziewczyna na mnie napadła? Ja po prostu nie wierzę w to, co słyszę. Akurat to jest proste do zrozumienia, w sensie zazdrosna dziewczyna, kijek, twoja głowa. A dobra, tu teraz nie chodzi tylko o mnie. A o kogo? Widzisz, tamtej nocy w akademiku... Tak? Będziemy mieli dziecko. Co? Co? Dziecko. Niemowlę. Bobo. Nie wierzę. Spotykam się z Sylwią, żeby ją przeprosić za Marzenę, a ona mi mówi, że będzie miała ze mną dziecko? Muszę ją namówić do usunięcia tej ciąży. Masz 7 minut par dokumentów, żeby to zrobić jakby co. Trochę później. Czyli ty jesteś siostrą Sylwii? No to wiedz, że ona nie urodzi tego dziecka. Człowieku, nie wiesz, o czym ty mówisz. Nie wiesz, ile ona przez ciebie przeszła. Wiem, o czym mówię. Mogła mi się nie wchodzić do łóżka. Nie będziesz tak o niej mówił. O nie! Kuku. Pół roku później Sylwia urodziła zdrowego chłopca, któremu wspólnie z Jackiem dali na imię Maciek. Rodzice postanowili razem wychować chłopca, jednocześnie odkrywając, że coraz więcej ich łączy. Była dziewczyna Jacka Marzena dostała wyrok w zawieszeniu za napaść na Sylwię. Jak będzie duży, to zostanie naukowcem. Matematykiem, tak jak ojciec. Wykluczone. Matematycy są strasznie nudni. No i oczywiście, pod koniec, cała fabuła. Takiego wiadra, który sobie podłożysz pod dupę, jak sobie siedzisz na krześle, gdzie jest dziura na twoją dupę. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak to jest niesatysfakcjonujące nagrywać ciumka jeloczki, gdzie dobrze wiesz, że zakończenie będzie do dupy. I całkowicie ciebie rozczarowuje. W sensie, nie zróbcie mnie źle, ja nie mam żadnych oczekiwań co do tego, co mamy tutaj zobaczyć i obejrzeć, ale no kurwa, cokolwiek. Jak oglądam bajkę dla dzieci, to tam jest jakiś morał, jakaś puenta, jakiś kulminacyjny moment. A Polsat? Polsat zakończenia nagrywa telefonem, a reżyser idzie na obiad do domu godzinę wcześniej. Nie cierpię. Do zobaczenia w kolejnym odcinku w czwartek. I zapraszam was na Burczaka, gdzie wrzucam 2 filmy tygodniowo. Możecie zobaczyć wtedy 4 filmy tygodniowo. Do zobaczenia na razie, trzymajcie się i pa pa.